Długo oczekiwany remont dworca Szawienko zakończony. Inwestycja kosztowała około 6 milionów złotych. Prace remontowe obejmowały budynek dworca i teren wokół obiektu, który ma pełnić funkcję typu park and ride. Będzie można zostawić tu swój samochód i w dalszą podróż udać się pociągiem. Powstał tu parking na 40 samochodów. Obiekt będzie pełnił funkcję obsługi pasażerów. Z czasem władze miasta chcą, by został tu uruchomiony hostel i restauracja. Na pierwszym piętrze, na drugim piętrze, gdzie kiedyś mieszkali ludzie, nawet niekoniecznie związani z koleją. Ja miałem tutaj kolegów, którzy tu mieszkali, chodziłem z nimi do szkoły. Tam są ogromne przestrzenie, które przygotowane są do potrzeb prawdopodobnie zorganizowania coś na kształt hostelu. Będziemy jeszcze o tym myśleć, a na dole pomieszczenia przygotowane są dla najemców. Początkowo zakładano, że praca zakończy się w ubiegłym roku. Remont wydłużył się jednak głównie ze względu na odkrywanie zabytkowych elementów, które wymagały renowacji. Budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków. W związku z otwarciem dworca Szczawienko uruchomiono nową linię autobusową numer 1, która będzie kursowała wokół Podzamcza, Aleją Podwale i Wieniawskiego, a następnie ulicami Gagarina, Lelewela i Wrocławską, aż do przystanku przy dworcu Szczawienko. Rozkłady jazdy autobusów mają być zsynchronizowane z godzinami odjazdów pociągów kursujących na trasie Wrocław-Jelenia Góra.